Małgorzata Gruba, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studio gości dzisiaj pani Zyta Górna, prezes Stowarzyszenia Kobiet ze Zgorzałego. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Panią również bardzo serdecznie. Pani prezes, wczoraj Skra Ormuzdowa. Co to dla Pani oznacza? No to oznacza bardzo duże wyróżnienie naszego stowarzyszenia. Rok temu dostałyśmy z powiatu wyróżnienie Perły Kaszub, a w tym roku większą Skrą Ormuzdową za naszą działalność, jak gdyby taką społeczną. Właśnie proszę powiedzieć, czy to pierwsze tego typu wyróżnienie, czy częściej są Panie wyróżniane i coraz częściej zauważane? No jesteśmy coraz częściej zauważane i coraz częściej wyróżniane. Od kiedy istnieje stowarzyszenie i dlaczego powstało? Stowarzyszenie powstało 16 października 2007 rok z mojej inicjatywy. W naszej wsi już działało koło gospodyń, ale później już wiadomo, że zanikały te koła gospodyń i ja gdyby chciałam odnowić to. Już na nowej zasadzie powstało wtedy stowarzyszenie i jest na 16 członkiń, dwóch członków honorowych mamy i działamy nie tylko w społeczności lokalnej, wyjeżdżamy poza Kaszuby, poza Polskę wyjechałyśmy też, także promujemy nasze produkty regionalne, kulturę kaszubską, hafty nasze. No właśnie, 16 członków, a to grono jest stałe, czy cały czas są jeszcze panie i panowie, którzy chcą zasilać to stowarzyszenie? Jeszcze chcą zasilać, bo teraz właśnie doszła młoda członkini, także 20 tam kilkuletnia, także mamy przedział wiekowy od 24 do 65. No to jest to różne, nie? Na co dzień Pani reprezentują i różne zawody, i mają Pani różne obowiązki. Jest czas na podtrzymywanie tej tradycji kultury kaszubskiej? Czy to pasja, to stowarzyszenie? Myślę, że to, co robimy z wielkim sercem. Każda wkłada bardzo dużo serca. Mamy też swoje rodziny, wiadomo, nie możemy ich zaniedbywać, nie? Także i każda ma jakieś talenty. Na początku robiłam wszystko sama, ale później widziałam, że po prostu nie podołam. No i teraz mówię, każda co robi i one się rozwijają w ten sposób. Każda ma ukryty talent. No właśnie, a jakie jedna to talenty? Jedna chleb piecze, jedna ser z krowiego mleka, inne nalewki robi, inne kuchy pieką, inne bigos, sylc, haftuje pani nasza Anielka wspaniale. Także potem to co wytworzymy, to możemy zabierać na targi, gdzie jedziemy teraz i żeby pokazać naszą właśnie tą naszą pracę regionalną. Panie spotykają się cyklicznie? Tak, raz w miesiącu mamy takie spotkanie, bo na początku to myślałyśmy, że tylko będziemy się spotykały przy kawie, żeby coś powiedzieć, żeby się nauczyć haftowania, szycia jakiegoś tam, czy jakieś wymiana przepisów, a potem to się stworzyło w coś zupełnie innego. Często czyli prężnie działające takie stowarzyszenie. Promują Państwo kulturę kaszubską, tą tradycję kaszubską, wyjeżdżają Panie. Gdzie, jakiś wyjazd, który Pani najbardziej zapadł w pamięć i z którego Pani jest najbardziej dumna, że udało się pokazać tą naszą kaszubszczyznę? No myślę, że wyjazd na prezydencję do Strasburga, bo tak promowałam tutaj ze stowarzyszeniem naszą wieś, potem gminę, potem jak gdyby powiat, potem województwo, Kaszuby. No a potem to już Polskę, to byłam tak dumna, naprawdę, to było wielkie przeżycie. Kaszubskie truskawki są najlepsze. Najsłodsze. Tak powiedział premier Donald Tusk. Proszę powiedzieć, jak pani zareagowała na te słowa? To była wielka radość? Wielka radość, myślę, że na pewno. No. Mówili, że strawberry, akurat miałam takie, chodziłyśmy z Beatą na kurs angielskiego, no i nie wiedziałam, że tam pojadę, no i tam ten mi ten angielski się przydał właśnie, że umiałam się dogadać. To też było takie właśnie bardzo też miłe. I jakie najbliższe imprezy Panie czekają, w jakich Panie wezmą udział? No teraz organizujemy Dzień Kobiet w Remizie ze stowarzyszeniem ze Stężycy, z biblioteką, z czytelnikami, z wolontariatem 50+. Zaprosiłyśmy Pana Tomasza Fopkę, będzie ze swoim repertuarem. No i też w ten dzień mamy otwarcie izby regionalnej, czyli każda członkini coś tam w swoim domu miała, zbierała. No i chcemy pokazać też dla innych, że nie tylko dla nas, że będzie można właśnie odwiedzać jakieś spotkania z naszym tabacznikiem Jerzym Cyrzanem, gawędziarzem, poetą naszym Janem Schuttenbergiem i tam właśnie ta izba regionalna będzie właśnie, bardzo... No właśnie, skąd pomysł, żeby powstała ta izba regionalna? To też był mój pomysł. No, właśnie długo właśnie lubię antyki, lubię starocie i też chcę właśnie tutaj, co mamy, chcemy pokazać, czyli to, czym się Kaszubi zajmowali dawniej, a dziś. I też pierwszy nasz projekt w 2009 roku w naszej tu remizie był pod tytułem Jak to pierwy było. Tam już tak był taki zaczątek, że pokazałyśmy, co mamy w tych naszych domach, jak się masło, jak się wytwarzało, jak się wełnę przędło, czyli szydełkowanie, jakieś takie te rzeczy już tam taki początek miały. Czyli
Panie nie zajmują się tylko gotowaniem, a także promują bardzo szeroko i rzeźba, i haft, wszystko. Tak, tak. Teraz ostatnio nawet Beata warsztaty prowadzi w Ostrzycach, także też takie rękodzieło różne, naprawdę, no, zdolne mamy dziewczyny. A jeżeli chodzi o takie projekty, o jakich Pani mówi, czy często organizujecie coś takiego dla mieszkańców i czy to są spotkania tylko dla mieszkańców z gminy Stężyca, czy z całego powiatu karpackiego? Z całego powiatu też. Pierwsze to było takie właśnie, że miałyśmy jak gdyby nadanie ulicy Lecha Wałęsy, no to było też dla nas, dla naszej wsi Zgorzałego, bardzo ważne taki, że mieliśmy pokaz potraw wigilijnych i pan Wałęsa ze swoją rodziną i inni goście zaproszeni częstowali się tymi kaszubskimi potrawami. No i potem pokaz potraw wielkanocnych już z innym stowarzyszeniem zaproszone były. I tutaj chcemy właśnie pokazać te nasze produkty, tą naszą kuchnię. I zapraszamy, czyli jarmark później już w zeszłym roku był w Stężycy, no to już wyszliśmy poza też wieś. Też zaproszone stowarzyszenia z powiatu korsierskiego, koła gospodyń, z kartuckiego powiatu, no i też zapraszamy z powiatu bytowskiego. Czyli działamy jak gdyby troszeczkę dalej i też współpracujemy z koła gospodyń z powiatu wejherowskiego. Czyli szeroka współpraca. Też z izbami rolnymi też jest to, możemy pojechać do Chmielna, na Wrota Kaszub byłyśmy tam, gdzie się spotykają właśnie producenci, stowarzyszenia producentów plam płodów rolnych czy jakichś innych. Ważne to dla Pani, żeby się pokazać? Myślę, że ważne jest, bo tak to są zapomniane te rzeczy. To, co nasi rodzice, dziadowie, no to chcemy po prostu przez tą kuchnię, każdy ma tam jakiś taki, jak myślę, że z dzieciństwa jakiś smak. No i potem my to odtwarzamy, na przykład Nadzi Kluści, albo Sztybka, albo coś innego. Wiem, że kiedyś właśnie jak te Nadzi Kluści, to jeszcze wtedy poseł, pan Zdzisław Szczucha, mówi, że to właśnie przypomina mu babcię. Smak babciny, no to wtedy tamu to się otworzyło. A proszę powiedzieć, w tym roku powiat kartuski organizuje po raz drugi już turniej kół gospodyń wiejskich, dopiero po raz drugi, jako powiat, jest powiatowy turniej tych kół. Proszę powiedzieć, czy tego typu spotkania są potrzebne i dlaczego one są ważne? Ja myślę, że są potrzebne, bo tu jest wtedy ta integracja tych kół gospodyń, czyli każde koło jest inne. Można jest takie też podpatrzeć? Samo. I można podpatrzeć, jak jedziemy właśnie na czy wielkanocny stół, do Starego Pola też teraz będzie wyjazd. Także to też tam się spotyka 38 albo 40 kół. No to też każda inna, one nas podpatrują, kociewie, a my ich, nie? Jak gdyby, czy palmy, czy coś na najwyższą palmę tam robimy. Ja rozumiem. Także myślę, że... I też piszę projekty, właśnie te granty do gminy, do starostwa, no i otrzymałyśmy też właśnie takie... W tym roku, teraz będzie rozstrzygnięcie konkursu, ale już w gminie to już był, na nasze poznanie tradycji kaszubskiej Sobótki, czyli tu już jak gdyby w naszej wsi zanikała ta tradycja, to otworzyliśmy ją. W zeszłym roku to było tak. Się po raz pierwszy. Nie, drugi. Po raz drugi. Drugi, tak, teraz będzie po raz trzeci. Bardzo dziękuję Pani za dzisiejszą rozmowę i za wizytę u nas w studiu. Życzymy dalszych sukcesów, no i w przyszłym roku pewnie też tej Skry Ormuzdowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę.